Hej kochani, Kolekta Koniki oprowadza Was po krainie magii. Tak, już w stajni Wam pokazałam. To, że jest super, można nosić w formie torebki, to już wiecie. Nie jest sianko. My mamy trochę maluszków, trochę średniaczków i troszeczkę dużych koni. To nie jest nasza cała kolekcja. Co miałam Wam jeszcze powiedzieć? To w zestawie ze stajnią macie miseczkę dla koni i mały płotek. Też dwie kostki siana. My sobie dokupiłyśmy ten płot. Fajnie jest, bo kupiłyśmy też kalendarz adwentowy. Kalendarz adwentowy. Siuch, wyjeżdża. Wygląda on następująco. Jest rewelacyjny. Jesteśmy w trakcie otwierania, także zobaczycie wszystko w kolejnych filmikach. W kalendarzu były karty. Karty są świetne, bo na każdej karcie masz nazwę konia, jego pochodzenie oraz jakieś ciekawostki o nim. To jest bardzo fajne. Z kart możesz sobie ułożyć, jak widzicie, taką historyjkę, obrazek. Rewelacyjna rzecz. Dodatkowo nie są to zwykłe figurki, ponieważ uważam, że są to figurki edukacyjne w tej kwestii. Odwzorowują pierwowzór rasy konia. Ponadto dla nas jako rodziców jest wielkim ułatwieniem to, że każdy konik, zarówno i dla dzieci, każdy konik od spodu posiada swoją nazwę. Co jest bardzo, uważam, super pomocne, bo możemy po wyglądzie mieć taką małą podpowiadkę sobie i znać nazwę każdej rasy konia. Mamy też takie fajne dodatki. Mieliśmy trochę więcej, gdzieś nam jedna się zgubiła. Mamy takie uloteczki z kolekty. To są ulotki w danym roku. To jest 2020 i 2021 roku. Tutaj widzicie koniki. Niektóre powtarzają się. Nie jest ich dużo, więc śmiało sobie można pokolekcjonować. Przez rok myślę, że każdy nazbiera ze względu na okazję. Urodziny, święta, wiecie, Wielkanoc i inne rzeczy. Więc dostałyśmy też w tym roku coś bardzo fajnego. Katalog z kolekty. Są w nim dosłownie wszystkie zwierzęta. Wszystkie, jakie wyszły z kolekty. Co jeszcze? Co więcej? Tak, mamy tutaj, oprócz samych koni, mamy tak, właśnie, mamy kolekcję, tak, Małe Cuda, Little Wonders. Tak, mamy koty, psy, farma. Co jeszcze mamy? Poczekajcie, tutaj farma dalej. Konie. Tutaj będą konie. Tutaj oceany i lody. Życie w oceanie. Tutaj wild life. Dzikie życie. Zwierzęta dziko żyjące. Co jeszcze mamy? A, prehistoria. Też bardzo fajne. Jak ktoś jest pasjonatem dinozaurów, to polecamy. Prehistoria. Bodajże było coś tutaj jeszcze. Historia. Ok. Katalog jest świetny. Można sobie z tyłu oznaczać, co już mamy. Tego nie mamy. A, jeszcze w katalogu są też sety, takie gift sety, że macie taką całą kolekcję jednego gatunku. Też uważam za rewelacyjną rzecz, szczególnie na prezent. To jest fajne. No i oczywiście taka właśnie dodatki. Różne rodzaje płotów, który komu się podoba, stajnia. No bardzo, bardzo, bardzo fajne. No to na tyle z kolekty na dzisiaj. No i zapraszam Was do oglądania.